zawsze ufam Jego słowu. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie, racz wysłuchać, Panie, prośby mej. Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie, usłysz modły i błagania. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa nie będą z wami wszystkimi. Witam serdecznie w tą 28. niedzielę Kroku Zwykłego. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy o tym, jak młody młodzieniec podszedł do Jezusa z pytaniem, czego mu jeszcze brakuje w pełnieniu Bożej woli, w dojść do Królestwa Bożego. Chrystus pyta się, czy przestrzega wszystkie przykazania. Tak, wszystko, co do joty. Jeszcze jednego ci brakuje, mówi Chrystus. Sprzedaj to, co masz, daj ubogim i wtedy pójdź za mną. Na te słowa słyszymy, jak twarz młodzieńca spochmurniała, spuścił oczy ku ziemi i odszedł od Pana Jezusa. Bo nie był jeszcze gotowy pożegnać się z tym, co miał. Jak często dobro materialne, czasami relacje międzyludzkie trzymają nas z daleka od Chrystusa. Módlmy się dzisiaj, abyśmy byli w stanie odważnie powiedzieć: wszystko stawię na jedną kartę, wszystko stawię na Ciebie, Panie Jezu. Pójdę za Tobą. Pójdę tam, gdzie Ty mnie poprowadzisz. U taką odwagę w życiu, w słuchaniu Chrystusa, odpowiedzi na Jego wezwanie, teraz wspólnie wołajmy owym żalu za grzechy. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nam Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm łaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste,
z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytań z Księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównywałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszło mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Oto słowo Boże. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał, bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Nasyć nas, o świcie, swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, za lata, w których zaznaliśmy niedoli. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, a Twoja chwała nad ich synami. Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami i wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj. Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
nie ma stworzenia, które by przed Nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczyma tego, któremu musimy zdać rachunek. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałam od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź. Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jak trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto słowo Pańskie. Co mam czynić, aby się zbawić? Zapytał Chrystusa młody człowiek w dzisiejszej Ewangelii. Zachowuj przykazania, odpowiedział mu Chrystus. Zachowuję je, powiedział, i to już od młodości, odrzekł ewangeliczny młodzieniec. Skoro tak, powiedział Chrystus, to sprzedaj wszystko, co masz, pieniądze rozdaj ubogim i pójdź za mną. I w tym momencie skończył się tak świetnie rozpoczęty dialog między nauczycielem i owym młodzieńcem. Młody człowiek, jak czytamy, spochmurniał, zasmucił się i odszedł, gdyż, jak zauważa ewangelista, miał dużo majątności.
Chrystus, widząc jego zachowanie, stwierdził, jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Jak trudno. Kochani, słuchając tego fragmentu Ewangelii, często wyciągamy fałszywy wniosek, że Chrystus potępił zasobność w dobro materialne. Chrystusowi niczego takiego, czy może powiedzmy inaczej, nic takiego nie zrobił. Tylko zwrócił uwagę na to, że w życiu człowieka bywają chwile, kiedy musi wybierać albo dobro materialne, albo Chrystusa. I stało się. Bogaty młodzieniec nie zdecydował się pójść za Chrystusem, gdyż był przywiązany do swoich dóbr. Przywiązany tak dalece, że uczynił rzecz, której nie chciał. On odszedł od Chrystusa. Spytamy się, jaki stąd płynie dla nas wniosek? Nie wolno popadać w niewolę rzeczy, gdyż konsekwencje takiego zniewolenia bywają bardzo poważne. Gra bowiem toczy się o to, by umieć porzucać dobra materialne, gdy zajdzie potrzeba. A jeszcze lepiej umieć podzielić się z tymi, którym potrzebne jest nasze wsparcie. Pytanie naszej rozwagi tego wieczoru, w ten dzień, w tą niedzielę. Czy nie jesteśmy zbytnio przywiązani do dóbr materialnych? Czy ty potrafisz się podzielić z potrzebującymi? Boga, dla którego wszystko jest podporządkowane wartościom duchowym i relacjom z drugim człowiekiem i Jemu samemu, wspólnie teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światu ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, naszego zbawienia, stąpił z nieba. Ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Pontuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmie Pismo. I wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądź żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pan i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgromadzenie wokół ołtarza Pańskiego, znieśmy przed Majestat Boży
nasze modlitwy wstawiennicze. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszystkie jego dzieci były zjednoczone ze swoimi pasterzami, walczyły wspólnie o wiarę w Ewangelię i w niczym nie dawały się zastraszyć przeciwnikom. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za sprawujących władzę, aby mieli w swoich sercach bojaźń Bożą i ustanawiali prawa zgodne z Ewangelią. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich chorych. Niech Matka Boża, uzdrowienie chorych, wspiera ich w trudnych chwilach. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych, za tych, którzy teraz, tego dnia do Boga odchodzą. Niech mieli wielczny udział w potędze i królowaniu Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Boże. Bądź uwielbiony, Boże, za płomień wiary i miłości, jaki rozpaliłeś w sercach swoich przybranych dzieci. Uświęcaj w prawdzie wszystkie dzieci Kościoła i w jednej łaski tym, za których się modlimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się moją waszą ofiarę przy obok Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami, w górę serca, dzięki składają Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Osanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego staję przed Tobą, zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Chrystus zmartwychwstał ze strony apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszemogący Wieczny Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobno wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego wiecznego przymierza, która za was i za wiele będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, oferujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało, krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby lud wzrastał w miłości wraz z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Mikołajem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych bracia i siostra, którzy zasnęli nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodziną Dziewicą Marią, świętym Józefem Obieńcem, świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi chwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Odwagę, by porzucić to, co wciąż nas trzyma od Chrystusa. To może drobiazg, może coś wielkiego. To może rzecz albo relacja. Teraz taką odwagę wspólnie wołajmy do naszego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Spójrz na swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję.
prosimy Cię, nie zważ na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, zgodnie z Twoją wolą, napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat, skryty w hostii Tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzroki smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarną łotra do Twych niebios bram. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz Najświętszym z ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Jest błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idź im pokoju Chrystusa, ofiara skończona. Bogu niech będą dzięki.
Różaniecowa, Pani nieba, ziemi, pozdrawiamy Cię głosy naszymi. Do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różaniecowa Dziewico Maryjo, do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różaniecowa Dziewico Maryjo, przyszłaś do nas z matczynym zadaniem, przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem. Do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różaniecowa Dziewico Maryjo, do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różaniecowa Dziewico Maryjo.